Cześć, dzisiaj po raz kolejny Was zabiorę do lasu. Sprawdzimy, co w nim słychać oraz czy spotkamy pierwsze oznaki wiosny. Oznaką zbliżającej się wiosny oczywiście są żurawie, które mieliśmy okazję zobaczyć, parę żurawi. No i inne, które przelatują po części, można tak powiedzieć, że po części gęsi, bo często już jest tak, że niektóre zostają u nas na zimę. No widzimy, że mrówki już są aktywne. To świadczy o tym, że zbliża się wiosna. Zawsze kopiec czy mrowisko jest od południowej strony szersze, to widać nawet na tym przykładzie, jak się dobrze przyjrzymy. Żeby słońce nagrzewało bardziej całe mrowisko, wtedy jest cieplej. Znajdujemy się w oddziale 20, gdzie w 2020 roku założyliśmy tak zwane odnowienie naturalne. Wcześniej zostały tak zwane nasienniki, zostały w tym roku usunięte i one miały za zadanie obsiać całą powierzchnię młodymi sadzonkami, a znajdujemy się na fragmencie tej działki, gdzie po prostu się nie obsiały i dlatego przygotowujemy tutaj w sposób mechaniczny przygotowanie gleby, gdzie uzupełniamy sztucznie. Natomiast jak pójdziemy w tamtą stronę, jakieś 50 metrów dalej, zobaczcie, jak obsiały sosny się nam naturalnie. No, zobacz. No i tak jak chodzisz po lesie, to więcej widzisz oczywiście niż z pojazdu. No i takie przypadki są. A co tu się stało? Dzik chciał sobie wejść, wszedł, porył trochę. No ale musimy to zabezpieczyć, żeby daniele nie zgryzały. Dzik sobie poradzi niestety z takim płotem. Nie jest to dla niego większy problem. Jak te płoty są otwierane przez ludzi, pomyślą, że tam znajdą grzyby. Zostawiane takie płoty otwarte, później zwierzyna wchodzi, nie wie jak wyjść. No a to ma zastosowanie, żeby ochronić uprawę przed zgryzaniem. A później te płoty zostaną rozebrane. Piękna uprawa dębowa, piękna. Zrobiło to zwierzę? Nie. Jest to po prostu przecięte. A po co? Zbliżamy się właśnie do jednego z paśników, z którego będziemy dzisiaj usuwali siano, bo kończy się okres dokarmiania, ale też sypniemy trochę wapna, żeby je oczyścić i wszystkie tak dzisiaj Grzegorz przejedzie i wyczyści. Tu zwykłe wapno, które ma odkazić glebę. Tu zwierzyna przychodząc zostawia odchody i bardzo to sprzyja też rozwoju różnym nicieniom. I tak, żeby po prostu tutaj trochę to odkazić. Wiosną przestajemy dokarmiać zwierzęta, dlatego że no, natura się budzi i jest ogólnie dostępny pokarm w całym lesie dla zwierzyny płowej czy też czarnej. Tu, jeśli chodzi o czarną, to w tym przypadku mówię o dziku. Widzisz zmiany, które zachodzą w lesie i też go czytasz. Chociażby nowa ścieżka wydeptana, widzisz inne już powiedzmy przejścia, nie zwierzyna, ale człowieka i na przykład doprowadzą ci te ścieżki do takich miejsc. Było tu sprzątane w ubiegłym roku i widzę, że z jesienią ktoś się tutaj osadził i te śmieci zostały. No. Jeżeli znajdziemy takie miejsca, to proszę tego nie przeszukiwać, bo to są, mogą być różne przedmioty. Czasem zdarza się, że jest dziura wykopana, bo były takie przypadki, można wpaść. Proszę po prostu zgłosić to służbom czy do nas. My to na pewno uprzątniemy. Ja po prostu zrobię zdjęcie i prześlę lokalizację.
bardzo dużo. Jak się przyjrzysz, to są śmieci, które leżą kilka lat z pewnością, ale nie są takie miejsca, gdzie znajdzie śmieci, które leżą kilkadziesiąt. Myślę, że nauczyłem też takiego zachowania swoich współpracowników, że nie odpuszczałem tego, jak gdzieś byliśmy, szliśmy, jechaliśmy, jak były jakieś śmieci, to każdy wyskakiwał z samochodu, czy szedł i zbierał te śmieci. To świadczy też o nas, jaki mamy porządek w lesie. Ciężko wziąć ze sobą pustą butelkę. Skoro zabrało się pełną, wypiło, ciężko wziąć niektórym pustą butelkę i zanieść do śmietnika. Fajnie byłoby, gdyby mieszkańcy, chociaż spacerujący po naszym lesie, zauważą jakiś śmieć, by go zabrali, chociaż jeden śmieć zabrany przez każdego mieszkańca i wyrzucony do najbliższego śmietnika, spowoduje to, że będziemy mieli lesz bardziej czysty. Jest to metoda odnowy naturalnego. Tutaj pozostawiłem tak zwane nasienniki, czyli przeciętne drzewa, które mają za zadanie obsiać tą powierzchnię i jak widzimy spełniły swoją rolę. Ten pomysł zaczerpnąłem kilka lat temu z okolic Mazur. Tam mam kolegów leśników i często ich odwiedzam. I po prostu widziałem takie odnowienia i one się sprawdzały na tamtych glebach. I podjąłem się takiego odnowienia tutaj. Tutaj był problem z czeremką, że ona wypierała tą sosnę. Ale trochę zastosowałem inną metodę rozmieszczenia nasienników, które już zostały usunięte. Jak widzicie, spacer w lesie może być bardzo ciekawy, a praca leśnika nie jest monotonna. Dlatego zachęcam Was do spacerów po naszym lesie komunalnym i szukania pierwszych śladów wiosny.